Co zrobić, żeby urządzenie zaczęło grzać? W tej chwili mamy na ekranie widoczną ikonę domku z wyłącznikiem. To znaczy, że urządzenie jest nieaktywne, wyłączone. Aby je włączyć, naciskamy górną gałkę i obracamy do wyboru właściwego trybu. Wybieramy sobie tryb auto, tryb zilustrowany przez ikonę domu z człowiekiem w środku. Jest to tryb najprostszy, w którym urządzenie pilnuje temperatury zadanej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez żadnych zmian. Jakiej temperatury pilnuje? Otóż takiej, jaką sobie tu ustawimy. Możemy ustawić wartość górnym pokrętłem. Krańcowo, jak zjedziemy w dół, pojawi nam się off. Off również wyłącza obieg grzewczo-chłodniczy. No ale wróćmy do ustawienia temperatury. Ustawimy 22 stopnie i teraz zmienił się kolor z białego na zielony. To znaczy, że urządzenie przestało wyświetlać temperaturę zadaną, zaczyna wyświetlać temperaturę, jaką zmierzyło w miejscu, gdzie mamy zainstalowany czujnik temperatury wewnętrznej. Ale co się dzieje? Mimo że ustawiliśmy temperaturę wyższą niż jest w pomieszczeniu, urządzenie nie grzeje, bowiem wyświetla nam się ikona śnieżynki, tak? Ikona śnieżynki została nam funkcja chłodzenia po sezonie letnim. Potrzebujemy teraz ustawić grzanie. Dwa razy wciskamy, żeby nam się pojawiły dwa prostokąciki, czerwony i niebieski, i możemy kręcić gałką dotąd, aż pojawi się ikonka płomyka w domu. Ta ikonka znaczy, że grzanie jest dopuszczone i urządzenie teraz powinno zacząć grzać. O właśnie. I to jest ten moment. Jeżeli chcemy, żeby grzało również ciepłą wodę, ustawiamy temperaturę, jaką chcemy mieć w zasobniku ciepłej wody. Czekamy chwilę. Jako że ciepła woda ma priorytet, to jeżeli woda jest za zimna, urządzenie zacznie grzać wodę. Dopiero jak skończy grzać ciepłą wodę użytkową, powróci do grzania budynku.